Dzisiaj jest 18 czerwiec. Już jestem na lotnisku. Wybieram się do Polski i jak Bóg da i partia pozwoli, to do Drohobycza. Dzisiaj jest wtorek. Teraz jesteśmy w Elblągu. Idziemy na jakąś małą kawusię, a później jedziemy na parogodzinny rejs statkiem, gdzie oni mi wszyscy uciekli. Jedziemy teraz piękną polską drogą. Świetne drzewa są po bokach. O, teraz doskonale widać. Grażynka! Jesteśmy na kanale elbląskim. Grażynka! Będziemy jechali takim statkiem, który jest częściowo przewożony lądem. I właśnie teraz on zjeżdża. Uwaga! Wszystko, co trzeba, jest. Teraz on już jest cały w wodzie. Tam się jedzie kanałem i się wjeżdża do takiej platformy, która jest wciągana na zewnątrz przez takie jakieś przejście, a co jest z drugiej strony, to ja nie wiem. Jak wjedziemy na szczyt, to wtedy sfilmuję od nowa i zobaczymy, co tam jest. To są jakieś duże koła i te liny jakoś nas będą wciągać. Ten statek właśnie teraz jest na górce i on będzie spuszczany na niższy poziom. Wydaje się, że właśnie na niego czekamy, żebyśmy mogli przejechać. Teraz już jesteśmy prawie że na szczycie tej górki i potem będziemy zjeżdżali w dół. Tam właśnie widać w dół do następnego odcinka tego kanału. Tu już będziemy dalej jechali wodą. Już jesteśmy. Tutaj wyraźnie widać, że jedziemy po trawce. Tam są szyny. I jeżeli te liny się urwą, to wpadniemy do wody. Tak jest. A jak się urwą, też wpadniemy, bo jedziemy. Tutaj płyniemy już znowu o własnych siłach. Jest dla nich jakaś atrakcja, bo ludzie nie płynęli wodą, no to nie interesują pochylnie woda. No płyniesz wodą i tu jest piesek artysta cyrkowy. Idzie po jednej szynie. Teraz wjeżdżamy na taką trochę większą górkę. Szanowni Państwo, dojeżdżamy właśnie do Ostrowa. Tędy w lewo wjeżdżamy. Tu jest łódka, której swojego czasu nie było.
Zaraz będziemy dalej jechali. Ten mostek był już dawniej też, ale coś teraz on jakby większy trochę. Dzisiaj już jest środa. Jesteśmy w Ostrowiu i to jest właśnie pensjonacik, w którym mieszkamy. Bardzo fajny. Ślicznie wygląda. A tu przy wejściu mamy taki śliczny bucik. Jesteśmy teraz w Ostrowiu i podobno to gdzieś tutaj były te kolonie, tak w każdym razie ludzie mówią. No ale oczywiście poznać się nic nie da. Podobno to było gdzieś tam, gdzie jest ten wysoki dom. I jeden tubylec nawet znał pana Sreberko. Jeden tubylec znał pana Sreberko. Wszystko wskazuje, że te nasze domki gdzieś tutaj były. Ludzie pamiętają, że w tej okolicy, ale dokładnie nikt nie wie. Tu jest taka łąka. Możliwe, że to było tutaj. Oczywiście naszego wielkiego kamienia nie ma. Możliwe, że to było w tym miejscu, bo to trochę większy kawałek pustego pola, takiej polanki. To mogło być, ale nie musiało. Już teraz wyjeżdżamy z Ostrowia. Jedziemy z Ostrowa, tak, nie z Ostrowia. Jedziemy teraz tą szosą, którą się szło nad morze. Tu jest ten mostek. I zaraz będziemy skręcali w prawo w stronę Jastrzębiej Góry. A w lewo się jechało do Karwi. Już tam prosto się szło przez ten lasek nad morze. Budowę rozliczono 60. To jest ten. Wygląda na to, że to jest ten dom energetyka. Nie jest takie pewne, ale może być. Możliwe, że to jest ten bywszy dom energetyka, ale trudno powiedzieć. Ostrowo, Rozewie, Jastrzębią Górę i Rozewie i teraz jedziemy w stronę Władysławowa, w kierunku Władysławowa. Jesteśmy teraz w Juracie. Tam jest przepiękny taki do spacerowania i się tamtędy dochodzi aż het do mola. Teraz jesteśmy już na tym molo. Bardzo fajne. Teraz jesteśmy na falochronie w Helu. Teraz jesteśmy w restauracji pod tytułem Kuter. Tam jest jeden rodzaj pierożków, a tu jest drugi rodzaj pierożków. O, tutaj stoi właśnie ten Kuter, od którego lokal ma swoją nazwę. Wracamy teraz do Domciu. Po wspaniałym dniu, po dwóch wspaniałych dniach wracamy do Domciu.
Pogoda idealna. Idealna. Nie jest gorąco, nie ma deszczu. Wszystko tak jak Tomek obiecał, dotrzymał. Pogoda nie. Jesteśmy teraz w Olsztynie na bardzo, bardzo wysokiej wieży. Tutaj są takie okienka strzelniczo-obronne i stąd można, jest piękny widok na miasto. Za chwileczkę przeniesiemy się do następnego okienka i zobaczymy, co tam jest. Tutaj widok jest już troszkę inny. Jak się patrzymy na tę wieżę kościoła, to widać, na jakiej wysokości my jesteśmy. Tutaj widać już troszeczkę zieleni. Jesteśmy teraz w muzeum, to jest wystawa Kopernika. I to jest ten sławny obraz. Jesteśmy w tym samym muzeum i tu jest wspaniała sala jadalna. Myślę, że zaraz tu zasiądziemy do śniadanka. Teraz jesteśmy w planetarium. Ja w ogóle po raz pierwszy w życiu. A to coś, co wygląda jak sputnik, to właśnie będzie wydawało najprzeróżniejsze sygnały i to wszystko nam się pokaże na nieboskłonie. Na sklepieniu tego. A teraz zapraszam Państwa na film technologii Fundo. Teraz jesteśmy w olsztyńskim centrum handlowym. Bardzo ładnie to wygląda. Znalazła się skrzynia posagowa mojej żony. Tylko nie wiem, czy coś w niej jeszcze jest. No, nie wiem, czy do naszego salonu ten żyrandol by pasował.